Dzień dobry Państwu, witam serdecznie kolegów po prawej, po lewej mojej prawicy. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście ze mną, ale bez Was nie byłoby tego, co jest. Mianowicie nie tak dawno, bo w zeszłym tygodniu zostałem poproszony do Warszawy, do Centrum Nauki Kopernik. Miałem okazję też zobaczyć to centrum, bardzo piękne, bardzo ładne, chociaż nie było szans na to czasowych, żeby zwiedzać to centrum, bo byliśmy w tej strefie konferencyjnej i zostałem zaproszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tak dokładnie to nie wiedziałem, po co ja tam jadę, ale miło mi było, kiedy po dyskusji takiej panelowej zaczęto wizualnie pokazywać te szczególne cztery miasta, które zostały wyróżnione, i w tym na pierwszym miejscu pokazał się Kołobrzeg. Jak się Kołobrzeg pokazał, natychmiast mi się uszy nastrożyły i oczywiście przysłuchiwałem się, patrzałem, co tam pokazują. Pokazali w takim krótkim wycinku Kołobrzeg, co jak. Ale przechodzę do tego konkursu Miasto Ludzi Przedsiębiorczych. Głównym celem była identyfikacja i promocja miast liczących do 50 tysięcy ludzi. Cele szczegółowe: promocja przedsiębiorczości wśród społeczeństwa, zaprezentowanie opinii publicznej dobrych praktyk prowadzących do wzrostu gospodarczego miasta, podniesienia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenie zainteresowania miast wdrażaniem inicjatyw. Warunkiem udziału w konkursie było złożenie pracy konkursowej, kryteria oceny, nastawienie władz do problemów lokalnej przedsiębiorczości, postawa wobec lokalnych przedsiębiorców, świadomość problemów i chęć wsparcia, wizja rozwoju, otwartość na nowe inicjatywy, przeprowadzone działania, skala i liczba działań, rezultaty zrealizowanych działań, poniesione nakłady finansowe, planowane działania, planowane nakłady finansowe. Tak jak już powiedziałem, cztery miasta. To jest Cieszyn, Kołobrzeg, Sierpc i Karlino. Dwa miasta z województwa zachodniopomorskiego. To jest szczególny też sukces naszego województwa. Na kilkaset miast zostaliśmy wyróżnieni. Miło było słuchać miłe zdania i miłe słowa, jak się mówiło na temat Kołobrzegu. Zresztą nie wiem, z racji może nie mojej aparycji, ale tego, że Kołobrzeg jest miastem naprawdę bardzo rozpoznawalnym. Bardzo duże zainteresowanie było Kołobrzegiem i moją osobą. Miasto Kołobrzeg dokonało wielu inwestycji, o których my wiemy. Dostępność do drogi, Ercek, stadion, Kołłątaja, rewitalizacja stref uzdrowiskowych, ścieżki rowerowe. I to wszystko zostało wzięte pod uwagę, ponieważ te inwestycje to nie zostały wybudowane tak sobie na niepotrzeby, tylko potrzeby nie tylko naszych mieszkańców, ale turystów i przedsiębiorców. I w tym wszystkim to jakby daje aspekt do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstw, a nawet rozwoju tych przedsiębiorców. W celu wspierania lokalnej przedsiębiorczości Urząd Miasta nawiązał współpracę z Polską Fundacją w Szczecinie, instytucją wspierającą małych i średnich przedsiębiorców. Są robione szkolenia bezpłatne dla tych przedsiębiorców. To jest następna forma szkolenia. Funkcjonujący w Urzędzie Miasta punkt Europę Direct Kołobrzeg pomaga kołobrzeskim przedsiębiorcom w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej, to jest Pomerania. Co jakiś czas mamy szkolenia, mamy nieustanny kontakt z Pomeranią, bardzo dobry kontakt i klimat z Pomeranią, i ktokolwiek ma jakąkolwiek potrzebę, czy przedsiębiorcy, czy nasze jednostki, czy nawet z powiatu jednostki, nasze biuro absolutnie pomaga w celu jakby pozyskania, wszystkim jeśli idzie o środki. Doprowadzono do zawarcia porozumienia między Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie. Utworzono punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. Następnie punkt konsultacyjny funkcjonował do końca 2011 i był finansowany w ramach programu Krajowego Systemu Usług. Na oficjalnej stronie miasta Kołobrzeg została utworzona podstrona dla przedsiębiorców. Teraz podpisaliśmy tak dawno bałtycki klaster S-Energia, realizowana przez przedsiębiorców, organizacje badawcze, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu o charakterze społecznym, gospodarczym. I takim wyróżnieniem dla naszych przedsiębiorców jest coroczne podsumowanie danego roku poprzez Koniki Kołobrzeskie. I jak co roku przedsiębiorcy nasi są tym konikiem wyróżniani. Ja bym chciał serdecznie podziękować przedstawicielom
tych grup, które, dzięki którym miasto dobrze funkcjonuje, mimo tego, że mówi się, i taka jest prawda o kryzysie nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w Kołobrzegu też jakby małe tąpnięcie nastąpiło, gdzieś tam zamykanie firm, rezygnacja, upadek. No i to wynika z wielu przyczyn, z których my nie mamy aż tak mocnych jakby przełożeń, ale staramy się absolutnie tworzyć taki klimat w urzędzie i w naszych jednostkach, żeby naszym przedsiębiorcom i innym, którzy przyjdą do Kołobrzegu, pomagać. To jest taki dyplom, wyróżnienie dla miasta Kołobrzeg, to jest statuetka, bardzo ciężka, to znaczy ciężka, to jest wartościowa statuetka, która pokazuje, co Kołobrzeg jako miasto w całości, w całym zespole, nie tylko władzy, ale przede wszystkim przedsiębiorców kołobrzeskich osiągnęła. Jest to bardzo wysoki wynik, tym bardziej, że to jest pierwszy konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i my tą statuetką zostaliśmy wyróżnieni. To jest pierwszy jakby element tej naszej konferencji. Ja powiedziałem ogólnikowo o sensie, o tym, co trzeba było spełnić, jakie mamy z tego tytułu pozytywne elementy do funkcjonowania naszego miasta. Ja bym bardzo prosił, żeby panowie, jeśli mają taką wolę, się wypowiedzieli na ten temat. Ja się czuję po tym, że zostaliśmy wspólnie wszyscy wysoko ocenieni. Jeżeli można. Proszę bardzo. Ja chcę powiedzieć tak, że mnie nie dziwi, że Kołobrzeg otrzymał takie wyróżnienie. Z racji swoich obowiązków zawodowych, służbowych, bardzo często spotykam się z osobami, które przyjeżdżają do Kołobrzegu z kraju, z zagranicy. I te osoby w większości przypadków w tych rozmowach podkreślają, wręcz zazdroszczą Kołobrzegowi tego, co w Kołobrzegu się dokonało w ostatnich latach. I jeżeli mieszkańcy innych miast, innych miejscowości, również turyści zagraniczni to dostrzegają, to Agencja Przedsiębiorczości też to zauważyła i to wyróżnienie Kołobrzegowi przyznało. Myślę, że jest to też efekt tego, że władza dobrze współpracuje z przedstawicielami środowisk gospodarczych, że zaprasza przedstawicieli środowisk gospodarczych do udziału w różnego rodzaju zebraniach, gdzie omawiane są sprawy dotyczące i strategii rozwoju miasta, rozwoju uzdrowiska, jak również bieżące sprawy dotyczące pilnych kwestii, które trzeba rozwiązać. Także cieszymy się, że Kołobrzeg takie zaszczytne wyróżnienie otrzymał. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Wydaje mi się, że jak każdy rodzaj wyróżnienia ujmuje pewne ogólne zjawiska występujące na dłuższej przestrzeni czasowej. Jest to wyrazem pewnego klimatu dla przedsiębiorczości. To na pewno nie jest wyróżnienie za jakieś szczególne, jednostkowe zdarzenie gospodarcze, lecz na wynikające z całości funkcjonowania miasta w ostatnim okresie. Na pewno ta współpraca między środowiskami gospodarczymi a miastem, a instytucjami, które zarządzają nawet inwestycjami, w których uczestniczą kołobrzescy przedsiębiorcy, jest na pewno prawidłowa, ale jest to jakby tylko wskaźnik do tego, że należy w tym stylu pracować dalej, dalej rozwijać współpracę i współpraca między organizacjami gospodarczymi a miastem powinna być stale ulepszana. Wiem z opinii kolegów z innych miast, z Koszalina, z innych miast naszego regionu, że zazdroszczą nam nawet tak ścisłej współpracy, chociażby ostatnie sprawy związane z powołaniem zespołów
w których bardzo aktywną rolę zajmują wszystkie organizacje gospodarcze delegujące swoich przedstawicieli do działań. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie będzie podsumowanie tej współpracy i będzie można pokazać, jakie wyniki uzyskały te zespoły i na pewno będzie to nowe spojrzenie na sposób współpracy z Radą Miasta, z Urzędem Miasta. Także trzeba trzymać ten poziom, który został uzyskany, a przede wszystkim ważne, że on został zauważony z zewnątrz. I to jest najcenniejsze w tym wyróżnieniu. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał powiedzieć, że te zespoły konsultacyjne i robocze to właśnie z Waszej inicjatywy zostały stworzone, z inicjatywy Kobrzeckiej Izby Gospodarczej, do której się przyłożyło i Stowarzyszenie Pana Prezesa Woźniaka, i kupcy, i przedsiębiorcy, i oczywiście urzędnicy, i architekci, i artyści, bo tam są różne branże, i środowiska, do których potrzebne jest to działanie. Ale tak jak powiedziałem, no to wyróżnienie to jest na podstawie jakichś tam wyliczeń i faktów, a to nie jest wyróżnienie uznaniowe, tylko przyznane za coś, na co sobie bardzo mocno zasłużyliśmy. Jeśli są pytania do tego tematu, ja bym chciał przekazać kilka informacji w skrócie, taki bardzo ważny dla Państwa i dla Kołobrzeżan, co na najbliższych dniach nastąpi. Proszę Państwa, ostatnio takim dość mocnym tematem opisywanym na internecie to była ulica Rzeczna. Tak, mój rzecznik, który na urlop się udał, przekazał informacje do wszystkich praktycznie mediów, no nie do wszystkich może to dotarło, dlaczego z prawej na lewej i z lewej na prawej ma to być przesunięte, ale ja stwierdziłem po analizie i po słowach kierowców, taksówkarzy, mieszkańców, żeby tego nie robić. Dlatego też prawdopodobnie jakąś nakładkę zrobimy i do momentu remontu, bo ten remont to nie odbędzie się tak szybko, znaczy remont, inwestycja, bo trzeba zrobić projekt, trzeba pozyskać środki ze schetynówki, przetarg, także to czas jeszcze bardzo, bardzo odległy. Dlatego podjąłem taką decyzję, że ten pierwotny plan stworzony przez urzędników cofnąłem i powstaje ulica Rzeczna bez zmian. Od jutra rusza remont tych wind przy kładce, sławetne windy. No niestety jest to ból i problem dla mnie i dla Kołobrzegu, ale staramy się tak doprowadzić, żeby te windy jak najdłużej nam chodziły i funkcjonowały, chociaż z przyczyn atmosferycznych jest to trudna sprawa, szczególnie w zimę, kiedy jest i dużo wilgoci, i mróz. Nie jest to sytuacja taka komfortowa. 27 maja mamy otwarcie ofert na realizację pierwszego etapu tak zwanej kołobrzeskiej obwodnicy. To jest dla nas bardzo ciekawe. Następnie pokazany jest tu środek w kwocie 1 300 000, dokładnie to jest 1 370 000 na realizację remontu ratusza i jutro nastąpi rozstrzygnięcie tego przetargu, włącznie z realizacją windy. Dodatkowo bardzo fajna informacja, co prawda środek finansowy nieduży, ale każda złotówka przydaje się. 60 000 zostało nam przyznane przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa na naprawę naszego pomnika dla ślubin, bardzo ważnego pomnika. A poza tym miasto realizuje te zadania, które są przypisane i przygotowujemy się do nowego sezonu 2013 roku. Nie wiem, czy pan prezes jeszcze coś by chciał powiedzieć, czy pan... Proszę bardzo. Panie prezydencie, w czwartek studium będzie uchwalane na sesji Rady Miasta. Tak. Pan urzędnicy upierali się, że na Wieloczycach rośnie 25 storczyków. My tam ostatnio poszliśmy, znaleźliśmy ich setki. Czy to zmienia pana spojrzenie na ten temat? Nie zmienia. Ja nie byłem tam, nie liczyłem tych storczyków, ale myślę, że storczyki same się ochronią i przez właścicieli terenu nie zostaną zniszczone.